Depresja to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią nawet 1,5 miliona osób, najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. Przyczyn jest wiele. Najczęstszymi objawami może być smutek, pogorszenie nastroju, cierpienie. Takim głównym podziałem, który my stosujemy w psychiatrii, to jest podział na depresje, które pojawiają się same, niejako bez związku z czynnikami zewnętrznymi, takie depresje biologiczne i depresje, które związane są z jakimś czynnikiem przyczynowym, ze stresem, z jakimś wydarzeniem w życiu. Musimy być bardzo wrażliwi na osoby z naszego otoczenia, często to będą osoby samotne lub samotnie żyjące nasi rodzice. Bardzo ważna jest ta współpraca pomiędzy psychiatrami a psychoterapeutami, którzy bardzo często sugerują jednak podjęcie psychoterapii i wtedy to jest trochę taka druga noga, która pomaga się ustabilizować, która pomaga jakoś pokonać depresję. Depresja może dotknąć każdego, szczególnie sprzyjającą jej porą roku jest jesień i mniejsza ilość światła słonecznego. Alkohol, brak wsparcia, samotność, poczucie bezsilności i zobojętnienie mogą tylko pogłębić chorobę. Najskuteczniejszą formą pomocy jest pełne wsparcie ze strony bliskich oraz zachęcanie do korzystania z profesjonalnej terapii. Po pierwsze i wyrozumiałość, i jakby bycie z tą osobą, trwanie i rozmowa. Poznanie tej drugiej strony, przyjrzenie się temu, co się z tą drugą stroną dzieje, bardzo też pomaga otwierać się tej drugiej stronie. Często tak naprawdę wystarczy jakiś czas, jakaś zmiana, nowy pomysł na życie, modyfikacja przyzwyczajeń, pomysłów na to, co i jak dalej radzić sobie w życiu. Leczenie depresji, choć trudne i długotrwałe, jest możliwe. Dostrzegajmy potrzeby bliskich, spędzajmy z nimi czas na rozmowie, dbajmy o kondycję fizyczną i psychiczną oraz przede wszystkim pamiętajmy o specjalistach, którzy zawsze gotowi są pomóc. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv